Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 14, w wersetach od 15 do 24? A słysząc to, jeden ze współleżących przy stole powiedział do niego: Błogosławiony, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. A on mu powiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką wieczerzę i wielu zaprosił. Posłał swojego sługę w godzinie wieczerzy, żeby powiedzieć zaproszonym: Pójdźcie, bo wszystko jest już gotowe. Zaczęli się wszyscy wymawiać. Pierwszy powiedział mu: Nabyłem nieruchomość. Muszę iść i ją oglądać. Proszę cię, miej mnie za usprawiedliwionego. Drugi powiedział: Nabyłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za usprawiedliwionego. Inny powiedział: Pojąłem żonę, dlatego nie mogę przyjść. Wrócił sługa i opowiedział to swojemu panu. Wtedy rozgniewał się gospodarz i powiedział słudze: Wyjdź prędko na place i ulice miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. Powiedział sługa: Panie, stało się, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Powiedział pan do sługi: Wyjdź na drogi, między zagrody i przymuś ludzi, by przyszli, aby napełniony był mój dom. Bo powiadam wam, że żaden z tych mężów, którzy zostali zaproszeni, nie skosztuje mojej wieczerzy. Wypowiedź jednego z gości spowodowała, że pan przytoczył podobieństwo, z którego wynikała pewna prawda. Jeśli ktoś chce zażywać błogosławieństw królestwa, powinien najpierw przyjąć Boże zaproszenie. Bóg w swej łasce przygotował wspaniałą wieczerzę. Swoje zaproszenie skierował najpierw do Żydów. Wszyscy wymawiali się, podając na pozór rozsądne, zrozumiałe powody. Byli zajęci naturalnymi, ziemskimi sprawami i nie mieli ani czasu, ani pragnienia, aby zatroszczyć się o zbawienie swojej duszy. Jakże podobnie postępują ludzie w dzisiejszych czasach. Zauważmy, że drugie zaproszenie skierowane jest do biednej części społeczeństwa w mieście, o którym tu mowa. To są Żydzi, którzy przyznali się do winy i przyjęli dobrą nowinę apostołów po wniebowstąpieniu Pana. Dowiadujemy się o tym z Dziejów Apostolskich, 2 rozdziału, od 37 do 41 wersetu. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz.
i czwartego rozdziału, czwartego wersetu. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. Mimo tego w sali, w której odbywało się przyjęcie, nadal były wolne miejsca. Dlatego skierowano zaproszenie do ludzi spoza miasta, to jest do narodów. Do dnia dzisiejszego posłańcy są w drodze, prosząc i przymuszając do wejścia. Dom nie jest jeszcze pełny, ale wraz z przyjściem Pana i pochwyceniem wierzących, to łaskawe Boże zaproszenie straci swoją ważność. Jak wielu jest takich, którzy otrzymali zaproszenie, ale usprawiedliwiali się i dlatego nie będą uczestniczyli w radości, jaka będzie udziałem zgromadzonych.